Sławę Legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, na waszych ekranach Tibia, tak, kręcimy serię z Tibi, będzie to pierwsze MMO u mnie na kanale i mam nadzieję, że nie ostatnie, potniemy sobie razem, ze mną jest Balin. Witam, witam. Zabrak. Zabrak. Witam. I Azogach, czyli dzień dobry, witam. Wieczór. No. Idziemy na naszego pierwszego questa, idziemy zabijać szczury. Zabrak prowadzi, dlatego że on troszeczkę zna tą grę w przeciwieństwie do nas. Niektórzy nawet tutoriala nie przeszli. Tak, on ma pierwsze tutoriala. A ja nie umiem wejść przez... nie umiem zejść ze schodów. Ale bo to jest dobra, kolejka, wiesz? Tutaj idziemy, dzieci. A, dobra. Idziemy. Idziemy. Ja, co to za maszyna? No, wartka akcja. Swoją drogą grafika jest całkiem niezła jak na czasy Tibi. No pewnie, że tak. Jedyne czego nam brakuje to ścieżki dźwiękowej, którą prawdopodobnie tutaj dokleję, żeby coś było więcej. Idziemy zabijać szczury w tej nie, klatce. Jest. Gdzie jest ścieżka dźwiękowa? Ja nie słyszę żadnej. Nie. Oni chyba nie mogą zejść, uwagę na tą realistyczną muzykę, okay, która nadaje klimatu. O, szczury. A, tą muzykę, no rzeczywiście. Na tę animację ataku. I szum tej wody. Szkoda, na że wyciszyłem. Klimatu. Kurde. No właśnie, bo ja też wyciszyłam. Animacja tutaj, nie ataku. Słyszę tego. Dobra, 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 nadrobimy. Po nagraniu sobie nadrobimy. Żałuj się. A ja wyciszyłam muzykę, już jest. Tak. Soundtrack można ściągnąć pewnie. Ja mam nadzieję, że sobie to dobrze odbiorą, bo kurczę, wiecie, wydaje mi się, że to będzie, no, oby nam to wyszło dzisiaj to nagranie, bo, o nie, ten most się zamknął, gdzie są Mac? A jest z nami, dobra. Jest jaki encanter można odciąć. Ubić tego kolega. Z tym tankiem. Cóż za dopracowanie w ogóle gry, że można rzucać te i walić mosty. Zaksa. Te mosty i że się nimi rusza, to jest osum. I widzicie, jest zapalone pochodnie i na przykład też się świeci wokół mnie. No, 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 ja wyzwał nas od nobów. Użyłem na tutorialu. Tak. On nas nie wyzwał od nobów. On po prostu to jest takie tibiańskie przywitanie. Ale to jest przywitanie, tak. Tak. Pozdrowienie. Wiecie, tutaj po prostu jest specyficzny rodzaj humoru. Ja myślę, że nie wszyscy mają takie poczucie humoru, no więc... Kłonka, to szczur bije. Tomek, pomóż mi. Nie mogę, bo zostawiasz. No i ja to po prostu szurzę. Bo chcę... Proszę mu, a popatrz, jak go zjechałem. Aż dziękuję, Balin Spalin. I uciekł. No, dobra, to idziemy za Zabrakiem. Znaczy, on nie uciekł, można go było gonić, on... Po prostu szedł. Idziemy zrobić questa. Ale wiesz, że tutaj się tak ta Boże, tfu. Da się szarżować. Jak ja tutaj podbijałem do niego tak z odległości, to wziąłem mu więcej życia. Mm. Ale nie ma nic w szczurze, w jego zwłokach. Tak. Ja się czuję taki wyróżniony. Zabrałem. Ja się czuję taki wyróżniony, że jestem zbudowałem w tej serii, 11 kurde. Złotych monet. To jest moja pierwsza seria w ogóle tutaj z kimś, więc... Ale ja to, myślę, że warto. To zaszczyt dostąpić tego Tibia zaszczytu. To jest niesamowita gra, więc warto w nią grać i spędzać swój czas przy niej. Zresztą jest bardzo ładnie wykonana i zainwestować pieniądze w premium. No my mamy wszyscy przecież premium. Słuchajcie, no nie po to dzisiaj na PayPalu tyle tak siedziałem, żeby teraz, wiecie. Wybaczcie. Ale wiecie co, ja tą ścieżkę dźwiękową i te chyba piski szczurów wytnę, bo muzyczka będzie taka, którą ja wstawię, chyba przyjemniejsza. Co o tym myślicie? No, wiesz co, no ujmujesz teraz trochę... Ujmujesz teraz no trochę nie wiem, klimatu. Czy to będzie oryginalny szczur miał ser. Tak. O, masz ser? Skąd masz ser? Szczur miał. Dźwięk to jedna z... Właśnie nie wiem, tylko mi się pokazało, ale... Gdzie dobra, to ty Zebrak tam idź, a ja ich pokieruję, gdzie trzeba iść. Znaczy, ja wiem, że muzyka to jest jedna z tych takich wspaniałych rzeczy w Tibi, ale tak, wiecie co, ja ta myślę, ta wyróżnia się ścieżką dźwiękową. Możemy zachęcić moich widzów do tego, żeby sami po prostu oblukali ścieżkę dźwiękową w Tibi. O! W sumie? I to jest taka pseudoreklama, grajcie w Tibie, usłyszycie ścieżkę dźwiękową. A? Nie można wszystkiego podać po prostu tak na tacy. Też tak myślę, no. Zszedłem na dół. Też zlazłam na dół. No, szczur. Ha, ha, ha. Nie umieraj! Daj sobie radę. Jesteś tam?
jakieś? Tomek? Nie! No chyba nie mamy mogę całe zejść. Batachę szczurów i quest. Chodźcie, goni nie, nas milion. Nie, idę wam na pomoc. Dałeś radę zejść, czy nie? Nie, szczur mnie leje. Tu jest quest. To ja wejdę pierwsze zadanie. Nie. O, chyba już po nim. O, podniosłam ser. Nie opuszczaj nas. Namoc ser. No, chodź tu, Maro nieczysta. Cóż za akcja. I te piski tych szczurów osób po prostu. Ja nie wiedziałam, że taka szkoda, jest tak dopracowana. Szkoda, że nie nagrałem teraz ze swojej perspektywy, tak. Bo zobaczyliście bardzo pierwszorzędny pościg za szczurem. Spójrz na... O, jest Omek, spuścił się na te animacje. Omek, musiałem szczura załatwić. Ale te szczury są takie agresywne, Boże. Ja nie wiem, skąd pomysł, że szczury są agresywne. Przecież nie są. Dzikie. Ale dają ich ser. Trochę zabijać. O, dostałam coiny nawet. Ale ten ser zrobił na mnie większe wrażenie. Pieniądze. Załapią szczury. Tutaj mamy dużo epaksów. Mamy jakiś... Mam ser, jej! Otwieram skrzynkę. Epaks. Nic nie ma. Znalazłam rapier! Ja. Jest. A to jak wy otworzycie skrzynkę, to coś też nie dla was broń. Będzie, czy nie? Taka ciekawostka. Myślę, że to w kolejnym odcinku każdy coś dostanie. No tak, dobrze. Wszyscy dostają. To Omek, kliknij sobie skrzyneczkę, to będziesz miał coś tam w środku, prezent jakiś. To jest ogólny quest na ten rapier. O. Nie było miejsca dla ciebie. No niestety. Miecz plus jeden. Szaleństwo. Ja mam sztylecik. A gdzie się tu sprawdza status broni? Chyba musisz prawym kliknąć i dać luk. Aha, no tak. Z shiftem na... Nie ma to jak być... Z shiftem. Po prostu to jest za mało doświadczenia, wiecie, z mojej strony. Ja uważam, tak, że... Tak, ja mam bardzo zaawansowaną mechanikę. Nie mogę wejść po schodach, Omek idź pierwszy. No ja a też tak. Nie można zrobić zaległości. Chciałem jeszcze powiedzieć... Chciałem jeszcze powiedzieć, że można Matko, podnosić trupy tych szczurów i sprzedawać pod wagonem. Mój miecz awansował na poziom 11. Pierwszy. Ja... Sądźcie się z rabinem, bo nie możemy wyjść. Ja widzę twoją głowę, młotka, i jakoś... Widzę, że czeźniesz tam na dole. Nie jesteśmy. No ja nie wiem, to czemu ja... Może tak? Klikacie w złą kratkę. Nie trzeba klikać w rabinę, tylko kratkę niżej. To jest niestety... Próbuj naciskać na kratkę. Bugeta, bo taka mechanika. Rzeczywiście, o jednym. Tak. Kratkę niżej musicie prawym kliknąć. Szaleństwo. Ja nie wiem, co ty robiłaś. Tybilskie standardy. Ja na pewno obijałaś się, jeśli chodzi o tą grę. No ja właśnie nie wiem, po co robiłam ten tutorial, jak nie potrafię skorzystać z rzeczy. Zbieramy te trupy szczurów, żeby sprzedawać? Zawsze jakaś kasa, słuchajcie, to ja zbieram. Dobra, to młotka zbiera trupy. Nasze pierwsze zadanie wypełnione. To może... Nie wracajmy się tutaj, tylko tam gdzie zabrak, tylko chodźmy tu gdzie Omek. O, no tam jeszcze raz nie było. Przeciągasz do inwentory. Wiesz, patrz, bierzesz go i pojawia ci się taki jakby celowniczek i przeciągasz go do swojej torby. Mm. I masz taki trupisz, no, szczurzy trup. Tak, dokładnie. Szczurzy trup. Zwłoki. Brzmi dziwnie. Uwaga, penetruję, znalazłem. Jeśli ktoś nie ma jeszcze takiej kapotki, to zachęcam. Leży sobie tutaj. O, jest. Ale ja mam taką już. Nie, chyba też. A tam są jakieś sztyleciki i zielony głaz. No właśnie, mam ten sztylecik, to jest ten mój taki, ale to jest inny, taki nowy, bo możesz sobie go wziąć. Jeśli go dosięgniesz. Nie chcę. A tam trzeba gdzieś iść dalej, bo akurat tego nie można. Ale wiecie, to nie jest takie proste. Tu trzeba myśleć, chciałem zauważyć. Wy byście chcieli mieć tak na tacy. Odcinania mostka. Ja was nie rozumiem, naprawdę. Ale gdzie jest ten mostek? Ja go nie widzę go. Nie wiem, idę tutaj. A tu są szczurny na czary. Boże, szczur na wykończeniu. Ktoś tu musiał być przed nami. To on zabrał most. Może tam od nas uciek. Z pół mapy. A, ja zaraz, ja miałam zbierać te szczury. Na pewno. Na chwilę. Sam się okaleczył. O, tu mamy wyjście. O, tu jest znowu jakieś wejście do podziemi, to jak chcecie, to za mną. Dobry plan. Zajmę tu wszystko, myślę, że no, warto. No, chodźmy na drugi poziom. Dobra, to ja czekam przed wejściem. Bo gdzieś tutaj, nie wiem czemu, już mi się chyba te szczury nie mieszczą do inwentory. Na nas czekał kolejny przeciwnik.
Ciężkie są. Tak, zbyt ciężkie. To tylko dwa mogę ze sobą zabrać. Ale jest tak realistyczna, że ma... Tak. Ja nie wiedziałam, że szczury są tak ciężkie. Słuchajcie, mam sześć szczurów i prawie sześć szczurów na razie. Na końcu są. No tak. O, Krysia. Krysia! Cześć, Popelat. Krysia! Pozdrawiamy Krysię. Pozdrawiamy Krysię. Mogła być u nas na nagraniu. No, gdyby tylko wiedziała. Dokładnie. Ja myślę, kochani, że jeżeli chcecie być na moich nagraniach, to po prostu grajcie w Tibie i może mnie spotkacie w Tibie. Mocia, a może kiedyś live'a z Tibi? O, to jest świetny pomysł. Ja serwer Cambia. Naprawdę miała dużą oglądalność. O właśnie, serwer Cambia, bo to jest dosyć istotne. Jednak, wiesz, ilu tu jest spółny live na tole? Ktoś zaczyna robić sportem narodowym. Mam wrażenie, że Omek gdzieś został w tyle. Tak, właśnie. Omegu, wracam po ciebie. No, już o, was widzę. Dobra. To niestety nic nie ma. Nie. Niestety nic tam nie ma. Szczury uciekły. Oj, powinien umieć anestronować. Ja zawsze znajdę jakieś zajście. Sprawy są jakieś dziwne rzeczy. Ciemy. A gdzie? Aha. Mam ciągle napis, sorry, that's not possible. No, ludzie. No, bo chodzić nie umiesz. Możliwe, że to właśnie to. Jaki ty masz ładny outfit. No sama sobie tak pomalowałam ślicznie. Nie, pochodnia mi gaśnie. A to nie mieliśmy iść tam jeszcze na dół, bo to Tomek mówił, że jest coś ciekawego tam. No to kustomizacja w tej grze to... to chyba nie wiem, czy tam się da dojść jakoś. A wiecie, że teraz nie będziemy musieli? Tam? Ja nie umiem wchodzić po tych drabinach, przeklęty. Po jednej drabiną. Mucia, staraj się tak nacisnąć tak jakby na środkowy... Staraj się nacisnąć na środkowy szczebelek. Nie, nie, atakuj szczura. Ej, gdzieście poszli? Oni zeszli do mnie na dół, mnie szczur tam bił, ale zaraz do ciebie idziemy. Musisz klikać na tą kratkę. Patrz, podchodzisz, o, właśnie tak, i spróbuj na środkowy szczebelek. I daj... na kratkę. Dobra, nie, łatwiej na ten najniższy kliknąć. Będzie działało. Ty mi blokujesz przejście. No właśnie. O, zajdź ją z tyłu i naciśnij na drabinkę. Dobra, zajdź ją z tyłu i naciśnij na drabinkę. Ale nie zaszłaś z tyłu. O, teraz znowu wróćmy. No, ty masz jedną opcję. Ja w ogóle nie ogarniam tego. Ja już wiem, czemu tak masz zrobione, mam jedną opcję wyłączoną. O, jestem. Ale to chyba nie jest dobry moment, ja zaraz żeby coś ustawiać. No, teraz może nie. Do następnego odcinka po prostu ustawię. O, ktoś tam łazi po dole, ale ważne, że tutaj jestem z wami. Boże. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to Options, General i Tibla Classic Control. Trzeba zaznaczyć. O, dobrze wiedzieć. O, to Krysia. Krysia, pozdrawiamy. On ma 27 poziom. Jaki koks i chodzi szczury zabijać nobą. Przepraszam, ale wiecie, Krysia chyba nie ma ochoty z nami chodzić, ona woli. Nie, ona nie lubi się dzielić. Ona jakaś taka niedobra jest, no. Mimo wszystko ją pozdrawiamy. Ona fajnie na pewno. Wiesz, im więcej dla mnie ona sobie myśli, tym więcej... Myślicie, że no, to jest pazerność na ser? Idę, gdzie teraz? Patrzcie, co tu mamy. Plaża! Na pewno. Bitches! Tutaj na dół. Tu za wypoczynek. Właśnie tą realistyczną animację. Jej! Ja, popływajmy sobie. O, tu można pływać. O, niestety. Musieli to dodać w którymś patchu. A tu można gdzieś przepłynąć konkretny... Osum. Czy wy też macie taki fajny czepek? Nie wiem dlaczego moje... Moje włosy znowu zmieniły kolor. Na południe, o tutaj, chodź. Ale o, patrz, tak tu można sobie w końcu. Na tych krzesełkach można sobie pochodzić. Ale najlepsze jest to, że ja podchodzę dwie kratki do plaży i już jestem w wodzie, no ale... Można pochodzić po krzesłach. Ale jaka animacja, ludzie. Osum. Co to za bloby? Tak, przekonałe po prostu. Muszę tam sobie takie czerwone screena w wodzie. To są oni, jak pływają. Ej, boj. A tamte to są boje chyba jakieś takie do pływania. Aha. Wyścig, Mocia wygra. Ej, to płyńmy. Odgadają nas od rzek niebezpiecznie. A patrzcie, jak ja w lamie. Wlamiłbym w boje. Dlatego stwierdzam, że zawracam. To co, idziemy zabijać kolejnego potwora? Tam były jakieś pająki za tymi skałami. Idziemy na pająki! Tak. Omek, prowadź. Wychodź z wody. Nie wiem, jak tam przejść. Musimy znajdować trolla albo pająki. Popiłem się prawie. Jak być do pająków?
Nie wiem, one były z prawej strony za tymi. A w tutorialu były takie ochropne pająki. Czekamy na Omega, bo znowu się zgubił. To były kokrocze, ale to nic. Almost the same. Musimy iść na pająki, ale to kawałek drogi stąd. Ale my chcemy tutaj tak na miejscu. O, pszczoły mi zgniły w inwentory. Przepraszam, jak ten pan się nazywa? Tu nie ma już nic, tylko tu pszczoły są. Jak ten pan się niestety nazywa? Niestety już nie dostaniemy Golda. Ja ci tego pfięt. Nie przeczytam. Nie, Cipfit. Mnich szaoliński. Cipfit. Tak. Dobrze, nie wiem, czy wiecie, ale firma, która stworzyła Tibie, nazywa się Chipsoft. No tak. Może da się usmażyć szczury. Sprawdź. Słuchajcie, bo to już jest 15 minut. Ja myślę, że tutaj wygraliśmy ze szczurami i możemy powoli kończyć odcinek. Umyliśmy się na koniec. W następnym odcinku, słuchajcie, idziemy zabijać pająki. Light na trolle. Od razu na trolle, no, w sumie dobry plan. Także pamiętajcie o komentarzach, o łapkach w górę. Będziemy czytać komentarze i cieszyć się z nich. Ze mną był Omek, czyli Azogach. Cześć. Balin, czyli Balin z Palin. Hej, hej. I Zabrak, czyli Zabrak. No i się nie pożegna, no. Dziękuję za zaproszenie. Pożegnałem się. Pamiętajcie, żeby nas oglądać. Pozdrawiam was serdecznie. Na razie.